Dzień dobry, jestem Emilia i bardzo miło mi powitać Was na moim kanale. Postanowiłam, że zacznę tworzyć poradniki dotyczące mojej ukochanej gry Animal Crossing New Horizons. Dzisiaj pokażę Wam, jakich nowości możemy spodziewać się na naszych wyspach w czerwcu, grając na półkuli północnej. Po pierwsze, sprawdźmy, jakie owady, ryby i morskie stworzenia pojawią się w tym miesiącu. Wrzuciłam Wam angielskie nazwy, ponieważ zapewne większość z Was ma angielską wersję gry i stwierdziłam, że tak będzie po prostu prościej. Zaczynamy od robaczków. To jest ten moment, kiedy warto zrobić screena i zapisać go sobie na potem. Warto zwrócić uwagę na świetliki, które mamy okazję złapać tylko i wyłącznie w czerwcu. Swoją drogą, czerwcowe wieczory w grze są naprawdę przepiękne. Tak prezentuje się lista ryb. Będziemy mogli m.in. złowić rekiny. A warto! Sprzedamy je za duży hajs. I teraz morskie żyjątka na czerwiec. No dobra, ale warto by było także sprawdzić, co zniknie z końcem czerwca, żeby niczego nie przegapić i dorzucić do swoich kolekcji. Oto robaczki, którymi warto się zainteresować. Teraz ryby, które z początkiem lipca odpłyną z naszych wysp. Na koniec morskie stworzonka. Początek czerwca zwiastuje pojawienie się lata i właśnie dlatego na naszych wyspach do końca sierpnia zaczną pojawiać się niebieskie Summer Shells. Warto je kolekcjonować, by tworzyć potem sezonowe itemki na lato. Tak prezentuje się cała lista rzeczy. Przepisy na nie znajdziemy w butelkach na plaży lub w przylatujących prezentach. W czerwcu zaczynają kwitnąć dwa rodzaje krzewów. Plumeria i Hortensia. Przejdźmy do czerwcowych eventów. Przede wszystkim z początkiem miesiąca zaczynamy sezon ślubny. Będzie on trwał do końca czerwca. W związku z tym możemy polecieć na wyspę Harva, gdzie będą czekać na nas nasi nowożeńcy, Cyrus i Rizzi. Naszym zadaniem jest stworzenie scenerii do ich sesji zdjęciowej na rocznicę. Po umeblowaniu pomieszczenia i zrobieniu zdjęć możemy odebrać od pary specjalne serduszka, które będziemy mogli zamienić u nich na specjalne ślubne itemki, swoją drogą bardzo urocze. Później możemy je customizować. Kolejnym eventem jest Book Off, który odbędzie się 25 czerwca o godzinie 9 i potrwa aż do 18. Zbierając owady w określonym czasie, dostajemy punkty, które możemy potem wymienić na itemki u Flika. Oto lista rzeczy, które można u niego zdobyć. Swoją drogą ciekawa jestem, czy lubicie ten turniej. Mnie bardzo wciąga łapanie robaczków na czas i zawsze mam ochotę bić swoje własne rekordy. Na dziś to wszystko. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba tego typu poradnik. Bardzo chętnie przeczytam Wasze sugestie odnośnie tego, co poprawić albo dodać do takich miesięcznych przeglądów. Robię to pierwszy raz i zdaję sobie sprawę, że nie wszystko może wyjść idealnie. Jestem też ciekawa, jakie jeszcze filmy związane z Animal Crossing chcielibyście tutaj zobaczyć. Czekam na Wasze komentarze, a jeśli chcecie zostać na dłużej, zostawcie suba i lajka, co jest dla mnie niezwykle motywujące, by działać dalej. Trzymajcie się ciepło i do następnego!